Witajcie, znaki wody, rak, ryby i skorpion. Oto wasze czytanie na październik 2022. Zobaczymy, co się wydarzy dla was w tym miesiącu. Najpierw zobaczymy, jakie są energie ogólne, jaki przewodnik jest z wami w październiku. Zobaczymy potem, co tam słychać w miłości. W finansach, zdrowiu. Na końcu wyciągniemy afirmację mocy, która pomoże Wam w tym miesiącu nabrać pewności siebie i zapytamy aniołów o odpowiedź na jakieś Wasze pytanie. Odpowiedź może być tak lub nie. Możecie już zacząć myśleć o swoim pytaniu, a odpowiedź będzie na koniec tego filmu. Dobrze. Najpierw rak ryby. Skorpion. Zobaczymy, jakie energie są z Wami. Oho! Macie trzech przewodników. Chciałam wybrać jedną kartę, no ale przecież ja jestem tylko kimś, kto przekazuje wiadomość. I tak jak przy znakach powietrza, Wy też macie więcej niż jedną kartę. Wow! Pięknie, pięknie. Dobrze, widzę to w ten sposób. Myślę, że kolejne karty dadzą nam jeszcze więcej szczegółów, ale już czuję, że będzie tego dużo tutaj w tym miesiącu dla was. Zapytajmy teraz wyrocznie miłosną. Oho, <laughs> zobaczcie, widzieliście? One po prostu przykleiły się do mojej ręki i to są wasze karty. Hmm, okej. Okay. Dobrze, na razie położę je tutaj. Teraz zapytamy Aniołów Obfitości, co tam słychać w pracy, w tematach pieniędzy. No i widzicie, Wasze energie są bardzo silne. O, znowu trzy karty. Dobrze, zorganizuję przestrzeń. Hmm. Ciekawe, ciekawe czytanie znaki wody. Okej. Okay. To jest bardzo duże czytanie. Dobrze. Zapytajmy Archanioła Rafaela, co tam słychać, jeśli chodzi o zdrowie dla znaków wody. I proszę bardzo dwie karty. Okej. Okay. Wow, wasze czytanie jest naprawdę duże. Nie spodziewałam się tego. No dobrze, ale wezmę różdżkę i już przekazuję Wam wiadomość. Hmm. Nawet zanim się połączyłam z energiami, to już czułam tak wiele wiadomości i historii, które napływały do mnie. Więc, najpierw zobaczmy na obraz ogólny, i właśnie takie będą energie tego miesiąca dla Was w październiku. Bierzcie to, co z Wami rezonuje, bo to jest czytanie kolektywne, ale czuję wiadomości, komunikację. Wiadomości do ciebie, od ciebie, i to będzie komunikacja z kimś, kto jest drogi Twemu sercu, z jakimiś kobietami, o tym zaraz powiem więcej, ale tak, widzę dużo wiadomości komunikacji w te i we w te na wiele sposobów, z wieloma ludźmi. Zacznijmy od Waszych przewodników, znaki wody. Zobaczymy, co chcą Wam powiedzieć na temat października, a potem zajrzymy w inne tematy bardziej szczegółowo. Macie w tym miesiącu trzech przewodników. Tak jak wspominałam, chciałam wybrać jedną kartę, ale są trzy. Błogosławieństwo, niesamowite. I pierwszym przewodnikiem jest Kuan Jin. Ona mówi: pozwól. Odejść. W tym miesiącu na pewno będziecie odpuszczać rzeczy, które już wam nie służą, rzeczy ludzi, okoliczności, miejsca, na przykład miejsce pracy albo jakieś inne miejsce będziecie odpuszczać i potrzebujecie odpuścić coś, żeby zrobić miejsce na nowe. To jest bardzo jasne w tym czytaniu. I w tym miesiącu, w październiku, będziecie potrzebowali rozróżnić, co powinno zostać w waszym życiu, co sprawia, że czujecie miłość, wdzięczność, a co lub kto powinno odejść. I tutaj nie chodzi o logiczne rozmyślania, tylko o połączenie się ze swoim sercem. Zobaczcie, to jest piękne przedstawienie Kuan Jin. Ona ma bardzo wysoką energię. Stoi na tym kwiatku, który rozkwita. To jest kwiat wodny, synchronizacja, woda, znaki wody. Stąd czuję, żebyście się połączyli z naturą. To jest Wam potrzebne, żeby dokonać dobrych wyborów. Co w życiu pozostawić, a z czym się pożegnać. I te decyzje będą związane z kobietami w Waszym życiu, ponieważ mamy kolejnego przewodnika: Lady Nada, matka, żona, siostra, córka. No właśnie. To odpuszczanie lub nie, i ta decyzja na ten temat, może dotyczyć przyjaciółki, siostry. Kobiet w Twojej rodzinie. Nie o to chodzi, że wszyscy nagle przestaniecie rozmawiać ze swoją rodziną, ale chodzi o to, że na przykład kłócicie się z kimś w rodzinie i może już czas to odpuścić i wrócić do harmonii. Tak może być. Niektórzy się odsuną od toksycznych ludzi. Bierzcie to, co z wami rezonuje, bo to jest czytanie kolektywne. To też może być kobieta w pracy. To też może być znajomy, ale to też może być partnerka. I tutaj czuję, że dla większości z Was tutaj będzie chodziło o yy, kobiety, ale jeżeli przejdziemy do tematu miłości, to już nie tylko będzie chodziło o kobiety, wiadomo. Tak jak mówiłam, to jest czytanie kolektywne. Ta przewodniczka wskazuje też na to, że potrzebujesz zająć się swoją energią żeńską. Jaką jesteś matką sam sama dla siebie? Jaką siostrą? Jaką córką, jakim synem jest twoje wewnętrzne dziecko? Warto pomedytować nad tymi tematami i zaopiekować się swoją żeńską stroną, uziemić się, a wtedy z dobrej pozycji odpuścicie rzeczy, które już wam nie służą. Ten miesiąc dla Was jest skupiony na sprawach sercowych, uczuć rodziny. To tutaj wyraźnie widać. Rodzina, związki, współpraca. I tutaj czuję, że w wielu sferach życia kończycie jakiś stary cykl i Przechodzicie teraz w październiku do początku następnego. Wracając do Waszych przewodników, trzecim jest Jezus i mówi: Otwórz serce na miłość. Dlatego mówiłam, że związki, rodzina, przyjaciele, partnerstwo to będą bardzo ważne, jak nie najważniejsze tematy. W październiku dla Was znaki wody. Otwórz serce na miłość. I to jest czas, kiedy będziecie to robić. Niektórzy z Was potrzebują odpuścić poprzedniego partnera, odpuścić kogoś, z kim nie wychodziło, odpuścić jakieś stare programy dotyczące miłości. Albo jeżeli chodzi o rodzinę, to trzeba będzie odpuścić jakiś konflikt. W każdym razie klucz tutaj jest taki, żeby otworzyć się na energię żeńską, otworzyć serce na miłość i odpuścić stare schematy, które nie służą. I tak, na pewno stare schematy na temat miłości i energii żeńskiej już powinny odejść, więc pozwólcie im odejść. Jeśli mówimy o związkach i miłości, które będą bardzo ważne dla Was w tym miesiącu, to zajrzyjmy do tematu miłości i miłosnej wyroczni. Maska i miłość. One trochę się wykluczają. Maska, niepokazywanie uczuć, udawanie, unikanie, miłość, miłość bezwarunkowa, miłość do siebie, jedność, przyciąganie. I te karty. W połączeniu z waszymi przewodnikami z Kuang Jin, z odpuszczaniem, z Jezusem, z otwieraniem się na miłość, to tutaj czuję bardzo wyraźną historię. To może rezonować z wieloma z was. Jesteście teraz w takim momencie życia, że zaczynacie czuć, że nie chcecie już chować się za maską. Udawać, że nie macie uczuć, udawać, że kogoś nie kochacie, chcecie otworzyć swoje serce na miłość i w końcu to robicie. A jak to robicie, to zależy od Was. Wasi przewodnicy i Wasza intuicja Was poprowadzi. Bierzcie to, co z wami rezonuje tutaj, bo to będzie dla każdego co innego. Dla jednej osoby to będzie odpisanie na smsa, dla innych osób to będzie zaproponowanie randki, dla jeszcze kogoś innego to oświadczyny, a dla kogoś innego powiedzenie: Tak, lubię cię, zobaczmy, gdzie to prowadzi. To będzie się różniło dla każdego z Was, ale kluczem jest odpuszczenie starych programów i schematów dotyczących miłości, związków, i wtedy będziecie w stanie otworzyć swoje serce, odpuścić energię maski i gierek, i w to miejsce wejdzie energia bezwarunkowej miłości i połączenia. To jest piękne. I żeby dojść do tej wibracji, wystarczy odpuścić to, co wam nie służy. Jeśli chodzi o pracę, pieniądze, biznes, cokolwiek robicie, to zacznę od tych kart, ponieważ wiadomość o zdrowiu jest trochę z nimi połączona. Tak jak mówiłam, związki, współpracę. To będą główne tematy października dla Was, ale drugim najważniejszym tematem jest praca, kariera, projekty, cokolwiek robicie. Macie tutaj też trzy karty, więc bardzo dużo informacji. Pierwsza karta to spłacanie długów. Opiekowanie się sobą oznacza również spłacanie finansowych i emocjonalnych długów. Od razu czujesz się lżej i czujesz wolność, gdy tylko masz już plan, aby to wszystko oczyścić i uniknąć takich zobowiązań w przyszłości. Przeczytam te dwie karty razem, ponieważ czuję, że są połączone, a ta trzecia to jest wynik. Dobrze. Ta karta mówi: Zapłać sobie najpierw. Ciekawe z oczyszczaniem długów. Spraw, że będziesz dla siebie najważniejszym zobowiązaniem finansowym, by to zrobić, odkładaj część każdej wypłaty dla siebie. Ta kochająca forma opieki nad sobą sprawi, że poczujesz się bezpiecznie i będziesz miał oszczędności, żeby zainwestować w teraźniejszość i w przyszłość. Niektórzy z Was mieli długi. W końcu nadszedł czas, że możecie to spłacić, i do tego zostanie Wam jeszcze trochę z tego, więc widzę dla wielu z Was dużą wypłatę, duży projekt, dużą fakturę zapłaconą, i to wszystko Wam pomaga w Waszych finansach. Jeśli to z Wami rezonuje, to super, ale widzę jeszcze drugą historię, albo te historie mogą być jednocześnie. Niektórzy z Was obiecali coś, jeżeli chodzi o współpracę, albo zaczęli rozmawiać o jakiejś współpracy, ale to jeszcze się nic nie zaczęło i to tyczy się Was też. I teraz pora jest spłacić ten dług obietnicy i zacząć działać w tym temacie. Czyli na przykład Napisaliście do kogoś albo zadzwoniliście o współpracę artystyczną. Teraz jest czas zacząć tę współpracę. 2 października kończy się retrogradacja Merkurego. Można zaczynać nowe rzeczy. Albo na przykład zaproponowaliście komuś, nie wiem, współpracę, pracę, to teraz czas już jest ich zatrudnić. I gdy ruszycie z tymi planami i spłacicie długi, to czeka Was Piękny wynik. Zobaczcie, tutaj jest obrazek świąteczny i bardzo mocno czuję z tego, że te manifestacje pieniężne i obfitości nadchodzą do was no już w grudniu, bo zimą, tak? Tylko najpierw trzeba spłacić długi i zacząć nowe projekty, o których już myśleliście. I ta karta Obfitości mówi. Nadchodzi wzrost obfitości na wielu polach w Twoim życiu. Bądź otwarty, żeby otrzymywać i wiedz, że obfitość przychodzi do Ciebie. Piękne. Nie tylko spłacacie długi i zaczynacie coś nowego, ale to, co zaczynacie, przynosi Wam piękne manifestacje, dużo obfitości, dużo pieniędzy, dużo satysfakcji. Zaczynacie to w październiku, a zaczynacie zbierać owoce swej pracy zimą, w grudniu, także całkiem szybko. A teraz, jeśli chodzi o zdrowie, dlaczego mówiłam, że to jest połączone? Te wszystkie długi, te problemy, te opóźnienia yy, sprawiły to, co tutaj mamy w kartach zdrowia. Niektórzy z was bardzo, bardzo dużo pracowali, e, zaniedbali inne rzeczy, na przykład związki, dlatego w tym miesiącu związki będą najważniejsze. I jeśli chodzi o zdrowie, to archanioł Rafael prosi was, żebyście się wyspali. Drogi archaniele Rafaelu, dziękuję za to, że pomagasz mi zrelaksować się i spać. Bo wiem, że prowadzisz mnie, leczysz i chronisz wtedy, kiedy odpoczywam. To jest bardzo silny znak, że potrzebujecie odpocząć, naładować bateryjki energetyczne. Tak, niektórzy z Was o, widzę, niektórych z Was w lesie na spacerze medytacyjnym, ale najpierw przede wszystkim wyśpijcie się. Sen jest bardzo ważny. Nie siedźcie po nocach, tylko zwolnijcie tempa i pośpijcie. A tutaj mamy piękną synchronizację od Wszechświata. Obok karty Jezusa macie Jezusa ze słowami Miej nadzieję. Jezusie i Archaniele Rafaelu, dziękuję Wam za utrzymywanie mojej wiary w cuda. Widzicie? Pięknie. Po otwarciu serca miejcie wiarę, ale... Najpierw odpuśćcie stare. I tutaj widzę, że bardzo ciężko pracowaliście, żeby coś zamanifestować. Teraz jest pora na otwarcie serca na miłość, na przyjmowanie i odpuszczenie wyniku. Tak? I chodzi tutaj o to, żeby dać wszechświatowi znać, co chcecie zrobić poprzez rozpoczęcie jakichś działań, tak? Czy to w miłości, czy to w pracy. Rozpoczęcie jakichś działań, tych planów, które odkładaliście na później, to jest wysłanie prośby dalszej do wszechświata o rozwój i wtedy odpuszczacie wynik całego przedsięwzięcia i otwieracie serce na miłość i na przyjmowanie błogosławieństw, a wtedy czeka Was niesamowita. Obfitość i to na wielu polach w Waszym życiu, bo tak jak tutaj widzicie, wszystkie karty są połączone i jedna sfera życia wpływa na drugą, więc to tutaj wszystko jest bardzo płynne i połączone. Dlatego bardzo ważne jest, żeby odpuścić stare. Odpuścić stare, bo teraz zaczynacie. Nowy etap w życiu na wielu, wielu, wielu polach. I to już w październiku się zaczyna. Dobrze, znaki wody, żeby podsumować. Odpuśćcie stare programy, zaopiekujcie się swoją żeńską energią, tematy wokół kobiet będą ważne. Otwórzcie serce na miłość, odpuśćcie. Stare programy, jeśli chodzi o miłość i związki, otwórzcie się na miłość bezwarunkową, spłaćcie długi emocjonalne, finansowe, zacznijcie nowe działania i dzięki temu w zimą manifestujecie cudowne rzeczy. I proszę bardzo was ja i Archanią Rafael. Wyśpijcie się, odpocznijcie. Odpuśćcie i otwórzcie serce na otrzymywanie miłości i obfitości. Wow, piękne czytanie. Znaki wody jest bardzo długi, ale to nieważne, bo potrzebowaliście to wszystko usłyszeć. No, piękna wiadomość. Pozwólcie, że teraz wylosuję Waszą afirmację na Październik. Możecie ją powtarzać. Będzie pomocna. Zobaczmy, co tu mamy. <laughs> to jest piękne. To pokazuje wszystko to, co manifestujecie w październiku i dalej. Powtarzajcie codziennie. Piękna. Nie wiem, czy widzicie, ale moja świeczka zaczęła się topić i to wygląda jak takie lejące się ciepłe złoto. Obfitość płynie w Waszym życiu. Piękne. Mam wolność, aby robić rzeczy, które kocham. Jestem całkowicie niezależna finansowo. Wow, piękne, piękne. Całkowicie niezależny finansowo. Możecie robić to, co kochacie, i macie niezależność finansową. Pięknie, tak. <śm> Się cieszę, że aż zabrałam tą kartę, nie wiem po co. <laughs> Znaki wody, piękna energia, złota energia. Bardzo się cieszę, kochani. A teraz, czy macie swoje pytanie dla aniołów, na które mogą Wam odpowiedzieć tak lub nie? Jeśli nie, to zastanówcie się, bo zaraz zapytamy aniołów o odpowiedź i wszystko będzie jasne. Dobrze, mamy karty anielskie. Skupcie się na swoim pytaniu. Jeśli jeszcze go nie macie, to zatrzymajcie ten film. Jeśli macie pytanie, to tak jak wspominałam, skupcie się na nim. Weźcie głęboki wdech, połączcie się z sercem, z intuicją. Poczujcie, która karta ma dla Was odpowiedź. Na pytanie, które zadaliście aniołom. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, to zatrzymaj film. Dobrze, zobaczmy. Karta numer jeden to nie, a druga karta to tak. Dobrze, znaki wody, oto wasza odpowiedź. Jeśli to z wami rezonuje, to polubcie film, zasubskrybujcie mój kanał. Znajdźcie mnie na Facebooku i Instagramie. W ten sposób wzbogacacie naszą pozytywną społeczność. Możecie być w gronie tych, którzy mają szansę wygrać prywatne czytanie ze mną. Jeśli chcielibyście już mieć indywidualną odpowiedź tylko dla siebie na jakieś pytanie, to oferuję czytania prywatne, można kupić. Jeśli chcecie mieć szczegóły na ten temat, to zapraszam do kontaktu mailowego znaki wody. Jeśli chcecie jeszcze bardziej otworzyć swoje serce na miłość. Mam taką medytację na moim kanale, zapraszam na nią. Mam też afirmacje miłości do siebie, które otwierają serce. Jeśli chcecie z tego skorzystać, to są one tutaj na ekranie. Zapraszam. Znaki wody. Dziękuję za to, że oglądaliście i Wysyłam Wam dużo światła, miłości i wszystkiego. Co dobre.